Siema, to znowu ja. O Jezus, źle przyszedłem do gry w tym momencie. No, dzisiaj będę se grał w... jak to było? Don't Spear Big Battle, ale takie inne, bo to jest takie o wiele lepsze, bo ja to lubię. O nie, już myślałem, że po mnie. O nie, bomba mi spadła. Ja mam taką taktykę, że najpierw wkładę bombę, a potem mnie wystrzeliwuje. No nie, no i jeszcze spawny mi zniszczyli, teraz nie mogę nawet się odrodzić. Na czacie już mi coś wysyłają, ale teraz nie mogę sprawdzić, bo zobaczycie ich nazwiska. Nawet do skrzynki nie dotarłem. No, teraz dam na dwa teamy i po nich. Dobra, wiem. Mam koronawirusa, jest trochę słabo, ale to... Kurczę, to mój taki pierwszy filmik, bo odkryłem, że nie trzeba mieć atak, żeby tak nagrywać z głosem jeszcze grę. Bo jakby w tym miejscu tu, ja widzę takie numerki. Mogę sobie na przykład dać, czy jest mikrofon, czy wyłączę mikrofon. Na przykład jak teraz wyłączę, to nie wiem, nie będziecie mnie słyszeć, ale to nieważne. Po prostu naciskacie Windows i Alt i R jednocześnie. A potem, jak nagraliście, to naciskacie Windows i G, wtedy wam się pokażę. Ale czasami może wam się pokazać coś tam pod Xboxa, jak jesteście na Windowsie 10, tak jak ja. No dobra, robimy cheatę i lecimy. Jest taka taktyka, że zawsze się rozwala tu, ale to pewnie wiecie, jeśli graliście kiedyś w Robloxa. To akurat jest gra sprzed wieku, tylko odnowiona w lepszej wersji. Chodzi o to, że po prostu trzeba wszystkie checkpointy stąd wywalić, żeby wygrać, a potem trzeba pozabijać innych i wtedy wygracie, dobra. Może to nie jest dla małych dzieci. No ale w sumie jakbym miał 7 lat, to bym sobie to grał. To nie jest jakiś ten... W sumie czemu ja to mówię. Jeszcze to trzeba. I lecimy. A teraz, żeby ta wieża spadła, musimy jeszcze odciąć jej latające żółte klocki. No nie, nie trafiłem z mową najlepiej. Naprawdę. Gościu Niebie jest w mojej drużynie, ale mi przeszkadza. Dobra, ja się chyba już resetuję. Ha, ale zdążyłem strzelić. Dobra. O, już wieża spadła. A nie, zaraz, bo to ta wieża miała spaść. No to my już to wygramy. A i za 5 minut mam lekcję, więc to będzie cienko. O Jezus, ja umieram. A nie, zaraz, dobra, może się uda. Tak! Jak? Jest! Jezus, ale zmasowany ataki na tego żółtego, biedny, ale ja i tak go dobiję. Ci w naszej wieży są. O, gościu też na tego cheata. A nie, bo on się wystrzelił z bazuki. O nie. O. Zauważyłem, że już bardzo długo trwa ten filmik. Czy gdy gram, to nie mam tej świadomości. O, jest, wygrałem, dobra. Dajcie mi follow'a.
Na Robloxie jestem, się nazywam tak, więc dajcie mi followa. Na przykład, jeśli będziecie, jeśli mi dacie followa, to będziecie mogli dołączać do mojej gry, pisać coś na czacie. Ja czytam często czat i możecie na przykład być na filmie. Ale do przyjaciół was nie dodam, bo zwykle jesteście w ekonomii. Dobra. Jakby mam jeszcze 4 minuty, więc może dam radę. Infection niech będzie. Ale nie najgorszy tryb gry. O. Dobra, niech już będzie. A jak się zaczną lekcje, to i tak wyjdę z tego, bo już zaraz się zaczną. Wiem, nie, mam taki głos dziwny, ale to dlatego, że jestem chory po prostu. Wiem, nie jestem najlepszym youtuberem, ale mnie to nie obchodzi, bo po prostu lubię nagrywać. Ja mam najlepszy na to plan. Tak. Może następny odcinek na przerwie będzie z Adventure Forward 2, ale jakby nie wiem, czy coś zdążę zrobić, bo to bardziej taka długa gra. Zaraz. A nie zaraz, bo... No nie, dobra, będą jeszcze lekcje. Więc, no... Ale może na przerwie nagram, albo po lekcjach coś nagram, już nieważne. Więc jeśli oglądacie mnie na bieżąco, na przykład dajcie suba z dzwoneczkiem i teraz na przykład macie jakieś powiadomienie, że coś nagrałem, to będzie fajnie, bo możecie sobie wiedzieć, że będę nagrywał, bo jeśli macie takie powiadomienia, to ja wam właśnie uświadomiłem, że możecie zaraz po lekcjach, czyli za jakąś godzinę albo no godzinę jakąś, nagram coś i możecie do mnie wtedy dołączyć, jeśli mi dacie followa. I będziecie na filmie, możecie coś pisać, w ogóle miałem taki pomysł, że jeśli będziecie fajne rzeczy w komentarzach pisać albo jakieś fajne pytania, to zrobię taki specjalny odcinek, gdzie będę czytał komentarze. Ale ja się teraz z wami muszę pożegnać, bo zaraz mam lekcję, więc cześć.